Jest 8, Agnieszka Górniakowska, witam Państwa, zaczynamy wiadomości. Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe w Londynie. Pracownicy geofizyki Kraków porwani w Pakistanie. François Fillon zwycięża w prawyborach francuskiej prawicy. W Londynie pierwsze w historii polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Brytyjska premier Theresa May, premier Beata Szydło oraz ministrowie obu rządów rozmawiać będą między innymi na temat bezpieczeństwa, gospodarki, a także sytuacji Polaków na wyspach. Brytyjska premier w specjalnym oświadczeniu podkreśliła, że wraz z pierwszymi w historii konsultacjami międzyrządowymi otwiera się nowa karta w relacjach między naszymi krajami. Beata Szydło spotka się z Theresą May w rezydencji premiera na Downing Street, a w rządowym pałacu Lancaster House rozmawiać będą ministrowie spraw zagranicznych, wewnętrznych, gospodarki, nauki i obrony. Wieczorem odbędzie się wspólna sesja plenarna. W programie wizyty także złożenie wieńca pod pomnikiem polskich lotników oraz spotkanie z Polonią. Sektor pozarządowy nie działa źle tylko dlatego, że osoby z kimś spokrewnione w nim działają, a spór polityczny nie może być rozwiązywany przez sięganie do argumentów dotyczących koneksji rodzinnych, mówił w programie Gość Wiadomości wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. W państwa stacji, w telewizji publicznej od pewnego czasu próbuje się zupełnie niepotrzebnie prowadzić jakąś krucjatę przeciwko sektorowi pozarządowemu, sugerując, że on jest zamieszany w jakieś działania naszych przeciwników politycznych, mojej strony politycznej. Nasza redakcja kilkakrotnie informowała o działalności fundacji najchętniej dotowanych przez instytucje publiczne, ale wiadomości nie krytykowały całego sektora organizacji pozarządowych. Wręcz przeciwnie, w ostatnich tygodniach wielokrotnie prezentowaliśmy pozytywne efekty działania wielu z nich. Tak było choćby w przypadku fundacji A Kogo Ewy Błaszczyk, która pomaga dzieciom w śpiączce. Wiele materiałów dotyczyło także fundacji Caritas, udzielającej wsparcia finansowego biednym i potrzebującym, fundacji Się Pomaga, czy Fundacji Łączka, dzięki której odnaleziono miejsca pochówku bohaterów antykomunistycznego podziemia. Trwają sejmowe prace nad projektem ustawy dotyczącej zakazu handlu w niedzielę. Na przyjęcie takich przepisów naciskają związki zawodowe. Ekonomiści ostrzegają, że ograniczenie handlu może oznaczać cięcia w zatrudnieniu. O tym, czy polska gospodarka może sobie pozwolić na wolne niedziele, rozmawiali goście programu Minęła 20. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo rzeczywiście, że niedziela będzie dniem wolnym, ale nie każda. Chyba ta wersja, która dzisiaj jest najbardziej prawdopodobna, to jest to, że ograniczy się ilość niedziel pracujących w roku, przy czym raczej nie będzie to taki odsetek pół na pół. Jeżeli my będziemy ograniczać tą swobodę, to ona może w perspektywie czasowej nam dosyć nieładną czkawką się odbić. Na pewno obcięcie w tej chwili ilości miejsc pracy, co by oznaczało skutek handlu w niedzielę, zakazu handlu w niedzielę w części, będzie oznaczało to, że część ludzi stanie się po prostu niepotrzebna, część ludzi straci pracę. 6 pakistańskich pracowników polskiej firmy Geofizyka Kraków zostało porwanych na północnym zachodzie Pakistanu. Mężczyźni zostali wyciągnięci z samochodów na drodze niedaleko miasta Drazinda i tam ślad się urywa. Pewnie zostaną po prostu zabici. Wciąż nie wiadomo, jaki jest los 6 porwanych. Wiadomo, że zostali wyciągnięci z samochodu i uprowadzeni na północnym zachodzie Pakistanu, w miejscu, gdzie porwania dla okupu to codzienność. Za chwilę pojawi się żądanie okupu. Tak standardowo taki okup, cena wywoławcza to jest około $1 000 000 za jedną osobę. Uprowadzeni to lokalni pracownicy Geofizyki Kraków. Firmy, która obecnie znajduje się w stanie likwidacji. W Pakistanie pracownicy polskiej spółki zajmowali się poszukiwaniami gazu ziemnego i ropy naftowej. Potwierdzamy, że doszło do porwania grupy lokalnych podwykonawców pracujących na miejscu dla spółki Geofizyka Kraków S.A. Informujemy, że wśród porwanych w Pakistanie pracowników Geofizyki Kraków nie ma obywateli RP. Polska ambasada w Islamabadzie monitoruje sprawę na bieżąco. To już drugie porwanie pracowników krakowskiej spółki w Pakistanie. W 2008 roku talibowie porwali polskiego inżyniera Piotra Stańczaka. Kilka miesięcy później został ścięty.
Pytanie, czy tym razem uda się zapobiec tragedii? Służby pakistańskie bardzo sprawnie potrafią, i to mamy tego codzienne przykłady, odzyskiwać zakładników z rodzin, szczególnie istotnych rodzin urzędników państwowych, którzy są dość regularnie porywani. Wciąż nikt nie przyznaje się do uprowadzenia. W regionie przygranicznym z Afganistanem operuje kilka zwalczających się frakcji dawnego Talibanu. Jedna z nich wczoraj uderzyła na wojskową bazę. Zginęło dwóch pakistańskich żołnierzy. Niespokojnie na greckiej wyspie Lesbos w mieście Mytilena demonstrowały setki migrantów i uchodźców, żądając przeniesienia do kontynentalnej części kraju. Niechętni przybyszom są mieszkańcy Lesbos, a sytuację dodatkowo zaogniło zniszczenie przez nieznanych sprawców nagrobków na miejscowym cmentarzu. Na wyspie coraz częściej dochodzi do zamieszek. Imigranci obawiają się odesłania do Turcji, bo zgodnie z unijno-tureckim porozumieniem nie będą mogli pozostać w krajach wspólnoty, jeśli ich wnioski o azyl zostaną odrzucone. Kilka dni temu miała miejsce bijatyka imigrantów z siłami porządkowymi. Impulsem stała się śmierć dwojga uchodźców, kobiety i dziecka. W namiocie, w którym mieszkali, wybuchła butla z gazem. Były premier Francji François Fillon ogłosił swoje zwycięstwo w prawyborach francuskiej prawicy. Jego rywal Alain Juppin uznał porażkę i zapowiedział poparcie dla zwycięzcy. W maju w walce o fotel w Pałacu Elizejskim Fillon zmierzy się z liderką skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Fillon, który przez 5 lat był premierem i 6-krotnie ministrem, chce szybkiej reformy wydatków publicznych. Jest zwolennikiem zwolnień w administracji państwowej, podwyższenia wieku emerytalnego i wydłużenia tygodnia pracy z 35 do 48 godzin. Chce także ograniczyć imigrację i rozprawić się z radykalnym islamem. Kandydat Partii Republikańskiej dąży też do zachowania dobrych stosunków z Rosją. Popiera stanowisko Władimira Putina w sprawie Krymu, Ukrainy i operacji w Syrii. Po raz 23 rozpoczęła się akcja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Jak co roku jej symbolem są świece, które mają znaleźć się na wigilijnych stołach. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane potrzebującym dzieciom. Świetlica Caritas w Kielcach. Jedni się bawią, drudzy ćwiczą. Wszyscy lubią tu przychodzić. Od 6-latka poprzez gimnazjum, licealistów, a jak już wyrosną, jako nasi wychowankowie, już się nie łapią jako wychowankowie, to przychodzą jako wolontariusze. Na przykład Magda niedawno po prostu korzystała ze świetlicy. Teraz prowadzi tu zajęcia taneczne. Płomień miłosierdzia to hasło tegorocznej akcji wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. W kościołach różnych wyznań ruszyła sprzedaż świec. Przed kościołami otwarto też kiermasze. Dla mnie jest to dzieleniem się z drugim człowiekiem. Tym, co mamy i tym, co możemy dać. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na dożywianie, leczenie, edukację i letni wypoczynek dzieci. Jedni dzielą się pieniędzmi, inni swoim czasem. Wszędzie wielkie zastępy wolontariuszy. Mogę zrobić coś dla innych i niczego w zamian nie oczekuję. 10 groszy z każdej sprzedanej świecy Caritas przeznaczy na pomoc dla dzieci uchodźców z Syrii. W kościele katolickim rozpoczął się Adwent. Czas oczekiwania i nadziei, jak mówił dziś papież Franciszek. Pan przychodzi wtedy, kiedy się go nie spodziewamy. Nie uważajmy się za właścicieli naszego życia. Nie stawiajmy oporu, gdy Bóg przychodzi i chce je zmienić. Zbiórka żywności dla potrzebujących w Trójmieście. W koszach lądują te najbardziej potrzebne produkty, ale nie tylko. Chodzi nam o to, żeby dodać świętom smaku, czyli będzie nam bardzo miło, jeśli klienci podzielą się jakimiś słodkościami, bakaliami, które mają też dużo kalorii. To już 20. świąteczna zbiórka żywności. W tym roku prowadzono ją w 3,5 tysiąca sklepów. W 500 miejscowościach. No niestety, życie. Trzeba. Aby jak najwięcej ludzi pomagało. W Warszawie przedświąteczny dobroczynny kiermasz zorganizowało Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych. Jest to znak solidarności, która jest nam tak droga. Ale ma to także drugi aspekt, ponieważ właśnie przez tę solidarność, przez okazywanie serca, stają się państwo także częścią naszej wspólnoty. Liczy się po prostu pomoc. Tylko dzięki akcji wigilijnego dzieła pomocy dzieciom do tej pory udało się pomóc kilkudziesięciu milionom potrzebujących. Dziękuję.
wigilijne dzieło pomocy dzieciom Caritas. I na koniec spoglądamy jeszcze na kursy walut. Euro kosztuje dziś 4 zł 42 grosze, dolar 4 zł 15 groszy. Za franka szwajcarskiego płacimy 4,11, a funt kosztuje 5 zł i 19 groszy. Za chwilę kwadrans polityczny. Gościem programu będzie były premier Leszek Miller. Wcześniej Monika Andrzejczak i najnowsze informacje o pogodzie. Miłego dnia i do zobaczenia w wiadomościach w południe.